właśnie Klemenskiemu o nadzór z kolei też tych nowych, montowania tych nowych pontonów. Dodatkowo tak, to jest dodatkowa opłata z tego tytułu. Na moje pytanie, ile to kosztuje, nie potrafił odpowiedzieć, ale umowa taka jest. I teraz mamy nowe pontony. Tak jak pan wójt nas zapewnia, to kto zapłacił za te pontony? Co pan wójt zapewnia? Co pani znowu sugeruje? Nie no, kto zapłacił? Skoro my nie zapłaciliśmy za te nowe pontony, to kto zapłaci? Przecież jest umowa z inwestorem. Przecież tłumaczy, że jest pieniądze przeznaczone za Limru na budowę portu rybackiego. I w całej tej masie my jeszcze nic nie zapłaciliśmy swoich pieniędzy, tylko przeznaczone. Ale panie wójcie, jeśli chodzi o te pontony, ja bym trochę też miał trochę inne zdanie z tego względu, że ja powiedziałem, że to jest moje zdanie. Zgoda, tylko nie znającego się, nie mówiącego i wy nie twierdzę tak jak pani pani Piotrowska, sami znawcy. Tak jak mówił ten cały, jak on tutaj się nazywa, co dyskutował, żeby to przyjąć komisja, powołajcie specjalistów i jesteście to powiedzą, a nie tak. Zgoda, ja chcemy na faktach się opierać, na dokumentach nie nam pomówiamy, bo nie chodzi o to, że... Tylko chodzi głównie o to, że tutaj mi się wydaje, że firma trochę też, jeśli chodzi o te pontony, to firma nie zabezpieczyła swojego miejsca, swojego zarobienia pracy. Jedno rzecz, że Wielacki skłamał, to tego ja miałem sprowadzonego profesora Mazurkiewicza, jak jeszcze był zdrowy i razem z panią tą inspektor, która u nas pracowała i on tak wstępnie oglądając, nie, wcale nie powiedział, że to jest jakaś katastrofa, że tu jest źle, tylko że ten port będzie dobry, jeżeli zrobimy falochron. No to jest inny temat. Bo to a nie, to tak ja powiem za, bo teraz to by nas myślił, że to będzie jakaś katastrofa. A zresztą to budowali, ja zawsze polegam na fachowcach i pamiętam, jeżeli fachowcy zrobili projekt, jeżeli fachowcy to budują, to co to ma budować, jak nie fachowcy? A że będzie źle, no to trzeba sprawdzić jakieś, pociągnąć do odpowiedzialności. No tak, dlatego tutaj mówimy, że panie wójcie, cały czas tłumaczymy, że oni są odpowiedzialni, znaczy nie możemy winę brać na siebie, jeśli oddaliśmy plac budowy pod robotę, tak? Ale daliśmy, nie piszemy żadnej winy za siebie. No właśnie. I tu chodzi o to, że oni po prostu mieli do dyspozycji to. I nie możemy sobie powiedzieć, że my jesteśmy czemuś winni, że tak się stało, że był wiatr, tak? Oni powinni wiedzieć o tym, że wiatry się na morzu są, że jesienią się odbywają wiatry się tam wiosną i powinni zabezpieczyć swój plac budowy. No a jeśli takie zabezpieczenie może też polegać też na ubezpieczeniu. To nie jest to, że tylko oni tam to musieli wyjąć te pontony. Jeśli nie chcieli wyjmować, to mogli je ubezpieczyć w firmie ubezpieczeniowej. Nie wiem, może wcale nie musieli wyjmować. Może tak, dosłownie. To jest ich tylko dlaczego ktoś mógłby mówić tam, czy faktycznie my mamy dopłacać do pontonu. Jeśli my jeszcze nie odebraliśmy tej roboty, to nie powinniśmy... Ale dlaczego ja niepotrzebnie wam to powiedziałem? To jest kwestia dyskusji między nimi była. Zgoda, mówicie, ale... kwestia dyskusji, oni się uczepili jednego punktu, bo coś tam chcieli zyskać. No pewnie, że no, to jest metoda, no, ale nie możemy po prostu powiedzieć, że damy wam, bo był wiatr, tak? Bo nie mieliście zabezpieczone swojego miejsca pracy. Proszę bardzo. Jeszcze wczoraj między innymi pan Klemenski powiedział, że ma być podpisane porozumienie pomiędzy Moskowskalem a gminą. Czy panu jest coś wiadomo na ten temat? Czekam właśnie na to porozumienie. A kto przygotowuje to porozumienie? Dwie strony. Inwestorzy i wykonawcy. No i to jest, panie wójcie, bardzo dla mnie na przykład niepokojące, że niby bardzo przejrzysta, czytelna inwestycja, natomiast... Ale czego pani się znowu wypowiada, na coś na państwo... Wypowiadam się, bo tak, z gimnazjum Ugoda, która nas kosztowała... Jeszcze nie ma kolei, po co tak taka dyskusja? Ja nawiązuję, że te nasze inwestycje są jakieś, ale właśnie nie do końca czytelne. Dlaczego my nie możemy skończyć inwestycji w takim, za takie pieniądze, w takim zakresie i terminowo?
Nie wiem, i dlaczego. Wiesz, bo można ostatnie miejsce zakończyć tego. No. Nie rozumiem, pani, można ostatnie miejsce zakończyć. Ja wolę mieć porozumienie, jak czekać, oddać pieniądze w tej chwili do Alibru, bo my mamy zobowiązanie, że do końca miesiąca, jak nie będzie, to oddamy pieniądze do Alibru, a mocnostan będzie od nas żądał za zapłatę za resztę jakichś tam rzeczy i my będziemy z własnych innych pieniędzy to płacić, jeżeli nie będzie porozumienia. Właśnie. To nie będzie się porozumieć, jak nie płacić z innych pieniędzy. Dobrze. Dziękujemy, porządnie. Znaczy, ja w skrócie chciałem się powiedzieć. Odnośnie tego porozumienia, to co ja wiem z doświadczenia, przy wszystkich większych przetargach, gdzie są większe kwoty, zawsze dochodzi do jakiegokolwiek porozumienia na koniec, bo przez czas trwania kontraktu, który w tym przypadku trwał właściwie do kilka lat, można powiedzieć, zawsze są jakieś zmiany, zawsze są jakieś roszczenia właściwie dwóch stron w tym przypadku do wartości kontraktu, w ogóle do zakończenia. I często po prostu jest jakiś dokument, on się różnie nazywa, który kończy po prostu cały kontrakt i rozlicza po prostu obie strony, żeby zakończyć to. Czyli to akurat porozumienie mnie w żaden sposób nie dziwi. Może oczywiście, trochę się odniosę do tego, co Wójt powiedział, co Wójt powiedział, że niepotrzebnie. Ja uważam, że my jako gmina nie powinniśmy ponosić kosztów, tych kosztów ogólnych przygotowania kontroli. My tak naprawdę wprawdzie w całym było prowadzone na Fidiku, czyli Fidik składa na inwestora też pewne ryzyko odnośnie całego projektu. Natomiast w tym przypadku jakby interesuje nas produkt. Jeżeli my mieliśmy kupić produkt w postaci pontonów, to nas nie powinno interesować, czy wykonamy. Nie, ale mówimy teraz o pontonach konkretnie. Jako element całej przystani. Nas to nie powinno interesować, ile wykonawca włożył wysiłku, żeby te pontony zrobić, ile się napracował, ile na myśli, na głowie, ile tam te rzeczy stworzył. My nie mamy produktu. My produkt musieliśmy zamówić w firmie innej. Czyli tak naprawdę te wszystkie koszty, panie wójcie, które on poniósł nakłady, on mógł nawet pół miliona czy milion ponieść. Ale produkt dostrzeżony. Mirek dobrze powiedział odnośnie rozmieszczenia. Nie chcę całości. Ja rozumiem, ale panie wójcie, Mirek dobrze powiedział odnośnie rozmieszczenia. Pan budowy powinien być ubezpieczony, przynajmniej wykonawca tego typu, jak on został warszawą, na pewno to był ubezpieczony. Jeżeli to była awaria ciekawa, nikt będzie ubezpieczył tego. Zdarzenie. Oni to był już zapis, że ma być będziemy remontowani. Nie mogą też go swojego ubezpieczenia przyciera, ale nie w tym przypadku do nas. Także uważam, że można się na ten temat pochylić, ale jeszcze wiele rzeczy nam brakuje po prostu, żeby ten temat całkowicie przeanalizować. Najważniejsze, że muszą mieć dokumenty. Tak, bo jeśli nie będzie mieli dokumentów, to nic nie da. Proszę bardzo. Właśnie z ust pana Wójta, jak nie powiem informacji, usłyszałem, że musimy tą ugodę z mostu stanu podpisywać, ponieważ będziemy musieli płacić z własnej kieszeni. Teraz ja mam pytanie, czy jak wyglądają płatności za mostostan, jak wyglądają te rozliczenia między agencją, gminą i wykonawcą? Czy co nam grozi? Bo jak myślę oni, co będą przeciągać oddanie tej przystani, to my będziemy wtedy zobowiązani wyłożyć z własnej kieszeni te pieniądze? Czy jak to wygląda? O ile dobrze rozumiem całą procedurę, to w skrócie wygląda tak, że jeżeli my teraz rozliczymy się z firmą mostostan i oni wystawią fakturę, to my to możemy sobie mieć w całym rozliczeniu z RIM-em. Natomiast gdyby tego rozliczenia nie było, nam bardzo trudno będzie rozliczyć całe jakby dofinansowanie tego projektu. Bo nie będzie rozliczony jakby wykonawca. Nie jest do końca. Nie. Dlatego to wszystko blokuje. Panie przewodniczący, jak mogę, może uproszczę trochę sprawy. Dobrze by było rozdzielić tutaj badanie tej całej inwestycji, tak jak to zrobiłem w tym wniosku, w którym zająłem się tylko zabezpieczeniem naszego interesu, chociaż tam w końcowej fazie faktycznie chodziło mi o to, kto zamawiał te pontony, ale to nie jest istotne w tej chwili. Istotne jest to, żebyśmy to, co jak mówił pan, ten, który tu był z naszej ziemi, Chojnacki, tak? Chojnacki. Żebyśmy nie przeciągnęli sprawy i nie utracili możliwości skarżenia mostostanu. W związku z tym nie widzę, co stoi na przeszkodzie. Jeżeli komisja nie może, to ja to w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wystąpię o faktury i przelewy, jakie zostały zapłacone do tej pory mostostanowi i będziemy wtedy wiedzieć, o czym rozmawiamy, bo faktycznie tutaj nie możemy teraz mówić, bo nie wiemy, bo jest dyskusja
o jakichś tam porozumieniach, nie wiadomo jakich, na jakie kwoty i tak dalej, a może się okazać, że już wszystko jest gotowe, są faktury, bo rozliczenie do Armiru zostało złożone, więc ono było oparte na fakturach, to rozliczenie, więc to jest nie do końca, przecież tutaj był specjalny pracownik, czy jeszcze jest, który to rozliczał, więc na czym on to rozliczał, na jakichś niewyobrażalnych dokumentach, czy wirtualnych? Nie. Widzi pan, jak pan gada w tej chwili, jest stworzone rzeczy. Nie było nigdy specjalnego pracownika, który to rozliczał. No przecież wczoraj pan Klemenski mówił o tym. Oj, pan Klemenski powiedział. Nie było żadnego specjalnego pracownika, który rozliczał inwestycje Machielnika. I poza tym. Nie, rozliczał względem agencji rolnej. Nie. Nie względem między miastostanem a gminą. Nie było żadnego pracownika, pracował przez półtora miesiąca u nas pan Krause, którego ja na umowę zlecenie, bo nie miał pracy, został zwolniony w agencji i go zatrudniłem. Teraz pracuje u marszałka. I nic nie miał wspólnego z rozliczaniem, że on tam raz do roli. No i właśnie powiedział pan Klemenski, że tak, za panią Robak właśnie, to był projekt unijny i należało również z naszej strony. Nie był nigdy za żadną panią Robak zatrudniony. On był na umowie zleceniu, że dotychczasowo. Pomijmy tą sprawę. Chodzi o to, że. W ogóle wnioski macie przecież dowody podane przez wnioskodawcę. Kosakowo Bestajewicz numer 1, Kosakowo Bestajewicz tam jeszcze coś. Tam są same wnioski. O co tak wam chodzi? Weźcie to wszystko, ściągnijcie i macie kawę na ławę. Takiego fachowca macie tu siedzącego, wy się pytacie, nie znającego się. Drugą pani Piotrowską jest fachowiec też. Dziękuję wreszcie za docenienie, panie wójcie. Właśnie sprawdzić, czy pan Malczewski ma rację, bo często może być, okaże się, że nie ma racji. Ja mam tylko dokumenty, ja nie mam racji. Dobrze, nie będziemy się wydaje, że mówić, kto ma rację, kto nie ma. Nie, oczywiście. To nie ma sensu. Trzeba mieć dokumenty i to myślę, że. Dokumenty trzeba się opierać. Panie wójcie, ja napiszę pismo do wójta, odpowiedź na piśmie, czy. Ja przekażę to odpowiednim służbom moim i też. Oczywiście, i o to właśnie chodzi. Także. I tu może od razu tak. Jakie właśnie dokumenty związane, co nam umowa, plus aneksy, plus umowa faktury. Umowa jest dostępna, bez, tutaj nie ma problemu, tak? Umowę mamy, porozumienie mamy, wszystko jest dostępne, tylko... Porozumienie się robi dopiero. Robi się to. Porozumienie się robi, na porozumienie czekamy tak naprawdę. Porozumienie, ale mówimy o innym porozumieniu. Z inwestorem zastępczym też jest umowa przecież. Także te dokumenty, które są, jest dostęp, także możemy mieć, to nie jest problem. Gdzie te dokumenty się znajdują? Znaczy, ale ja myślę... Są na stronach. Nie, to nie możemy, musimy otrzymać. Nie, ja myślę, że tu musielibyśmy, to nie wiem, czy w tej chwili tak naprawdę wylistować całą batalię dokumentów, które tu chcielibyśmy przejrzeć. Ja nie mówię, nie chciałem, żeby to pan Henryk Palczewski tutaj przynosił, uważam, że my w wszystkie dokumenty mamy, ale powinniśmy wylistować, że potrzebujemy projekt budowlany, projekt wykonawczy, umowę z wykonawcą, umowę z wykonawcą zastępczym, z inwestorem, wszystko po kolei i sobie tutaj usiąść, poświęcić 3-4 godziny i przeanalizować. Byłby wtedy pan Andrzej Klemenski, mógłby wtedy najlepiej po prostu zreferował. Ale to odwleka niepotrzebnie sprawę, bo my tylko powinniśmy zbadać, czy najważniejsza sprawa, czy z mostostalem my nie dopłacamy i jesteśmy zabezpieczeni, a to tylko będzie wynikało z faktur i protokołu zdania inwestycji. Dobrze, umowa jest oczywista, jest załącznik, wszystko, tu mam. Świetnie. Ja to opowiem panu to, co powiedziałem na samym porządku. Pan zwrócił uwagę na jeden frag, który stanowi może 10% inwestycji. Jeżeli komisja administracyjna chce już podjąć ten temat, niech sprawdzi całość. To jest duży kontrakt, który realizowaliśmy. Takich kontraktów może w tej gminie być jeszcze więcej. Powinniśmy wyciągnąć wnioski na przyszłość. To jak najszybsze, bo ta sama sytuacja się dzieje z Dębowskiego. Wczoraj żeśmy mieli informację. A co się dzieje? W
do tego samego dojdziemy, co z tą przystanią. Ale co się dzieje z Dębowskiego? Jutro będzie na internecie wypowiedź, to można się za głowę złapać. Nie, to co nagrane, jest. Przecież my dzisiaj mieliśmy na radę i wszystko jest dobrze. No, oczywiście, że dobrze. No bardzo dobrze. Do tego, że pan dla pana to nigdy, nigdy nie będzie nic dobrego. Od 5 lat pan cały czas jak wolej wali. Ale to moja wina, że jest źle? Ale to pan tego podnosi, ale dla mieszkańców gminy też się okazuje do CBA. Zna pan szczegóły listy Dębowskiego? Proszę? Zna pan szczegóły listy Dębowskiego? Tak. Tak? Wczoraj byłem na spotkaniu. Tak? I kiedy ta opcja ma być realizowana? No nie dookreślam. Kiedy ma być projekt zrobiony? Jest w trakcie. A projekt co obejmuje dokładnie? No właśnie o to chodzi, co obejmuje. Normalne drogę taką, jak się robi bez poboczy, bez niczego, jeden pas i tak dalej. Myślę, że zakończę ten temat. Pewnie to jest zupełnie inna sprawa, ale musimy... Panie Tereku, niech pan zasięgnie więcej informacji. Kiedyś porozmawiamy na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Dzisiaj nie. Będziemy to robić, dopiero jak będą wnioski z płyną zakończenia i wtedy sobie usiądziemy zakończenie inwestycji. To będziemy czekać. Będziemy czekać do końca września, bo tak to miało być. Porozumienie i na jeden dokument czekamy praktycznie. Kiedy się spotkamy teraz jako komisja rewizyjna? Czy mogę zadać pytanie, panie przewodniczący? Jeżeli ma być inwestycja rozliczona, teraz słyszę, że do końca września, czyli raptem za tydzień, tak? Jak się nie mylę, tak? Czy to znaczy, że na jakiej podstawie ona jest rozliczana, jak jeszcze nie ma wtedy faktur z mostu stanu? Przecież muszą być te faktury. Jeśli właśnie o to chodzi, że w tym momencie się przekonamy, czy były, czy są, czy jak to wygląda. Bo w tej chwili wójt mówi, że jeszcze nie wie, tak? My też nie możemy powiedzieć, że są, że jest zakończone. Pani tylko powiedziała na ostatniej sesji, że zostało to zakończone, ale nie zostały zakończone dokumenty. Rozliczenie jeszcze nie zostało zakończone. I tylko znamy takie suche fakty. Ale tu chodzi o dokumenty, żebyśmy mieli te dokumenty, że zostało i na jakiej podstawie to wie. I nie chcę po prostu opierać się na domniemaniu, tylko na dokumentach. I w tym momencie, jak tylko będę wiedział, że to już jest, wójt od dokumentu udostępni i będziemy dalej procedować. Do dnia wczorajszego jeszcze nie było żadnych faktur. Nie wiem jak dzisiaj, bo dzisiaj nie miałem kontaktu. A na ile faktur czekamy? Na jedno zasadnicze, kończące. Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo jeśli nie ma tej faktury, no to nie możemy się rozliczyć za milę. Taka jest prawda. No to będziemy płacić karę z tego względu. Bo... Nie, tutaj jest załatwione wszystko, to spokojnie. No to nie można, jeśli wójt mówi, że nie ma, to znaczy ja muszę wierzyć wójtowi, bo taka jest prawda. A i to przyjąć jako, jeśli będą dokumenty, będę wiedział dokładnie jak to wygląda. Jeśli tych dokumentów nie ma, to jest. Tydzień nie ma problemu. Mi się wydaje, że tydzień na początku miesiąca. Z Armirem jesteśmy rozliczeni, czy nie? W jaki sposób? Do końca września. Do końca września musimy się rozliczyć. Bo to jest dłużej. Spotykamy się następny na początku października, czyli po 30 września, po sesjach i w tym momencie będziemy wiedzieć po prostu na tak, bo to już w tym momencie będzie wiadomo, czy zakończyło się jeszcze. Nie będzie ani pierwsze, ani drugie. Nie będzie miał do lecji na drugą, nie powiem, nie mówię, że... Jeszcze czwarty. Na dzisiaj kończymy, nie przejmujemy żadnych wniosków, nic nie robimy. Nie kończymy dzisiejszej wypowiedzi komisji. Komisja będzie dalej obradowała na ten sam temat na początku dokumenty dla nas przedstawienia, musimy to robić. Dokumenty będą na początku. Ale te wcześniejsze. Te będą jak później. Ja myślę taki poza komisją. Myślę, że możemy do przewodniczącego, żeby biura rady. Każdy z nas musi się zastanowić, jakie dokumenty chciałby przejrzeć.
mailowo i na komisję po prostu je przygotować. Bo teraz wymienimy, nie wiem, 5-10 dokumentów, a może będą to 3.